Hello! Dzień dobry, witam was, małe i duże dzieci. Kłania się pani Małgosia z George Bruce Library of the New York Public Library. Dzisiaj będziemy czytać o pewnej lokomotywie autostrad pana Juliana Tuwima. Ale najpierw może zaśpiewamy króciutką pioseneczkę, którą zapewne wszyscy znamy. Najpierw w języku angielskim, a potem po polsku. Okay, put your fingers together like this. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Very good, good job. A teraz po polsku to samo. Malutki pajączek porynnie wspinał się. Nagle spadł deszcz i zmył pająka precz. Potem wyszło słońce i osuszyło deszcz. I malutki pajączek znów porynnie wspinał się. Fajnie, świetnie! A teraz nasza czytanka z kolekcji Polscy poeci dzieciom. Dzisiaj wybraliśmy pana Juliana Tuwima. Lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. W trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A w czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W dziewiątym same tłuszone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwigną taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst, para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci koło za kołem. I biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd? Na wprost. Po torze, po torze, po torze, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las. I śpieszy się, zbożyć do czas. Do taktu turkoce i puka i stuka. To tak, to to tak, to to tak, to to tak. Gładko tak, lekko tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zdziedziana, zdyżana. Lecz fraszka, igraszka zabawna, blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, 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 kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kułają ruszami w dół tłoków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła turkocą, i puka, i stuka, i to, to, tak, 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 to, to, tak. To jest nasza lokomotywa. Kto pamięta ten wierszyk?
Dziękuję, że spędziliście parę tych minut z nami dzisiaj. Kłania się Pani Małgosia i zapraszamy na więcej w nypl.org. Pa, pa!